Chłopcze, tutaj. Dobrze. Widziałem już to pismo. Co tam jest? Zamknięta skrzynia. Mówiłeś, że ludzie mogą chcieć nas okraść. Zabiję ich, jak spróbują. Nie boję się. Jeśli spotkamy ludzi, będziesz się trzymał z dala. Rozumiesz? Ale potrafię już walczyć. Będziesz się trzymał z dala. Koniec tematu.
się! Chyba musimy tam wrócić. Ale jak? Chodź za mną. Oops.
Ci wszyscy umarli. Tam jest bezpiecznie? A myślisz, że tu jest? Jestem gotowy. Jestem gotowy. O! Co tak śmierdzi? Sługi Hel? Są nietknięci. Spójrz. Niech ktoś rozpali ogień! Sigmund, twoje noże! Tyle dni bez kawałka mięsa. Mięsa? Chodzi o nas? Stań za mną. A co jeśli zmienią się jak inni? Musimy utrzymać ich przy życiu. Obdzierać z mięsa. Kawałek po kawałku. Zajmę się nimi, chłopcze. Używam magii! Otoczyć go! Czekajcie na okazję! Chłopcze! Odetnij się od tego. Chodź. Czeka nas długa droga. Zaczekaj tu. Sam się tym zajmę. Oni wrócili. Już po wszystkim. Chcę stąd iść. Więc pozbieraj się. Musimy znaleźć wyjście.
Tamten łańcuch. Zawsze jest jakieś wyjście. Tutaj. Idź opuścić łańcuch. Okej. Atreusie, łańcuch. A tak, łańcuch. Zadręczasz się, chłopcze. Zrozum. On by cię zabił. Wiem, musiałem to zrobić, wiem, ale... Więc wracamy do domu. Co? Tak łatwo się poddać. Na samym początku. Nie! Nie poddaję się! Dam radę. Muszę tylko... Muszę złapać oddech. Wchodź na górę. Jestem gotów. Posłuchaj mnie. Wojownik musi się wyzbyć emocji, jeśli ma być skuteczny. Przed nami mordercza przeprawa. Nie dla chłopców. Musisz być wojownikiem. Rozumiem. Nie mogę zmusić tej szkapy, żeby przeszła przez most. Boi się czegoś w tamtych drzewach. Że co, proszę? Ojcze, rzuć toporem w te drzewa po drugiej stronie. O te tam, z białą korą. No! Mądraliński z ciebie, chłopak! Jesteś chłopcem, prawda? Ma jakieś imię? Nie wiem. Nigdy nie zapytała mnie o moje, więc ja nie pytałem o jej! Jak się zwiesz? Brock. Vera Logan. Pewnie mi nie uwierzysz, ale ten twój topór, to ja go zrobiłem. Razem z bratem. Jedno z naszych dzieł.
więc nie pozwól się do niego dotykać nikomu poza nami. Musisz się z nim obchodzić, inaczej długo cię nie posłuży. Mogę go dla ciebie wzmocnić, choćby zaraz, jeśli chcesz, Zukinsynu. To co ty na to? Ha! Masz rację. Nie wierzę ci. Chodź, chłopcze. Pod rękojeścią jest runa w kształcie widelca. Digrbikia Dumbr Bakrał. To był nasz znak, mój brata, zanim się rozeszliśmy. Mam przy sobie jego połowę, widzisz? To jak? Chcesz, żebym go ulepszył, czy nie? Dobrze. Oczekuję wzmocnienia. A gdzie druga połowa znaku? Mają, mój przygłupi brat. Ale to ja mam cały talent. Spójrzcie! Co udało się wam znaleźć? Niech odstraszy pewnie większość wrogów, ale po co ryzykować? Te solidne materiały. Przy twoich przygodach może wytrzyma jeden dzień. Zrobić coś dla ciebie? Czego jeszcze trzeba? Co podać, konusie?
Znowu ty. Nie chcę nic mówić, ale nasi przyjaciele z drzewa wrócili pod okładkę. Dalej, sprawdź topór w akcji! Znajdzie się dla mnie miejsce? Tylko niczego nie popsuj! Rzeźnik. Pójdziesz w jego ślady? Nie wiem. Ta droga. Dojdziemy nią do góry? Tak, biegnie w tym kierunku. Chcecie zobaczyć moje towary? Jasne, sklep otwarty. No to powodzenia w szlachtowaniu. Brock. Czego, kurwa? Dlaczego twój brat ma połowę waszego znaku? Bo już nie pracuję z tym parszywym oszołomem, nie widać? Nie było mowy, żeby którykolwiek z nas dostał go w całości. Jedyne, co nam pozostało, to podzielić znak pół na pół. To była ostatnia rzecz, co do której się zgadzaliśmy. Co, przytulić cię mam? Wąd mi stąd! Wybacz. O, nie zauważyłem tego. Hej, to może być cenne. Zostawiłeś mnie samego w walce? Tak. Ludzie to jedno. Z całą resztą masz walczyć, póki nie każe ci przestać, albo nie umrzemy. Rozumiesz? Weź się w garść, albo wracasz. Rozumiem. Dobrze.
Chodź. Miło było cię poznać, Brock. Pomyślę nad imieniem dla twojej bestii. Może nazwę ją Pieprzoną Wdzięczności. Hej, Pieprzona Wdzięczności do mnie! Dobre! Hej, uważajcie na siebie! Tam, gdzie idziecie, można dostać w łeb! Chyba możemy przyjść tędy. A co tu jest? Tędy. Czekaj tam. Uważaj! Ogień!
Padam z nóg. Myślałem, że nie uciekniemy. Nie dam nas zabić. Wróciliśmy tutaj. Tędy. Na blokada.
O, niezłe. Nigdy nie byłem tak blisko tej góry. Jest ogromna. Szkoda, że mama jej nie widzi. Chodźmy.